Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego wstępnie przeanalizowano bieżącą sytuację Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w podsuwalskim Szalmancie. Sytuacja finansowa tej jednostki jest tragiczna, a na horyzoncie nie widać szansy na jej poprawę. Co Szalmant zamierza zrobić? Pytał podczas sesji radny Jacek Piorunek, którego zaniepokoił dramatycznie zły od pewnego czasu wynik finansowy ośrodka oraz nieobecność dyrektora spółki na posiedzeniu rady. To też myślę, że jest jakiś taki, nie wiem, no może to jest jakieś podejście niepoważne troszeczkę do tego, może trzeba ich zmobilizować. No, jest wiele pytań do tego, co na przykład Szalmant zamierza robić, prawda? No przecież ten śnieg może nie padać kolejnych 5 lat. Trzeba coś tutaj, to sytuacja była zawsze trudna. Akurat jak myśmy otwierali ten ośrodek, to sytuacja była na tyle dobra, że przynajmniej te zimy były normalne. A dzisiaj natura płata takie figle i to jest nawet demoralizujące dla tych ośrodków naokoło, bo na przykład w takiej pięknej górze w Gołdapi tam pracuje cała rodzina od rana do nocy. Jest tam ich chyba 5 czy 6, prawda? I jakoś tam wiążą koniec z końcem. A tutaj mamy ośrodek, który jakby no deprymująco wpływa na ten, bo on sobie może pozwolić na przykład na kilka lat niefunkcjonowania, prawda? Bo samorząd województwa te straty pokryje. Ja też nie wymagam od tego, żeby zarząd województwa spowodował, żeby śnieg padał, prawda? Ale coś trzeba z tym Szalmantem, jakby jakiś program naprawczy, no jakiś przynajmniej jakieś rekomendacje dotyczące poziomu tej straty tej spółce wydać. No bo jeżeli my będziemy czekać na śnieg, no to będziemy płacić jeszcze kolejne może 10 lat za to. Odpowiadając na wątpliwości i niepokój radnego, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki zapowiedział zaproszenie na kolejną sesję dyrektora ośrodka w Szalmancie. Oczywiście zarząd województwa podlaskiego nie ma wpływu na śnieg. No jest taka sytuacja, no z natury rzeczy nie możemy mieć wpływu, ale jest sytuacja, chyba że na ten sztucznie naśnieżany. Mamy pewne jakby kwestie przemyśleń i dyskusji odnośnie tej spółki, jej zasadności nawet funkcjonowania z punktu widzenia zadań własnych województwa podlaskiego. Czy ona nam się wpisuje, czy się nie wpisuje. W mojej ocenie, to jest tylko w mojej ocenie, nie w ocenie zarządu, faktycznie są pewne wątpliwości, czy jest sens dalej prowadzenia tej spółki w taki sposób, w ramach działań, jakby można powiedzieć, województwa podlaskiego, tak? Także, no bo mamy bardzo wiele kwestii. Oczywiście na to się nałożył jeszcze COVID. Nie można mieć tu, że tak powiem, jakichkolwiek wątpliwości do pana prezesa z punktu widzenia pandemii, że nie mógł prowadzić tej działalności. No, ale to też stawia takie dosyć poważne pytanie, czy my powinniśmy tą spółkę dalej utrzymywać i powinniśmy, że tak powiem, w ramach zadań samorządu województwa dalej ją prowadzić. Ja mam wątpliwości. Sprawa dalszych losów Szalmantu wróci pod obrady sejmiku już we wrześniu.